Hej, cześć, witajcie mardeczki, z tej strony Kod Mieczda i w dzisiejszym materiale na tym kanale przedstawię wam kilka kolejnych informacji odnośnie specjalnej nagrody od twórców gry Fortnite. A więc, jak każdy z was powinien naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć, co jakiś czas w grze Fortnite pojawiają się różne specjalne darmowe nagrody, które gracze albo mogą zdobyć całkowicie za darmo, bez żadnego wkładu, albo czasami muszą wykonać kilka specjalnych rzeczy, żeby je po prostu zdobyć. W tym odcinku na tym kanale przedstawię wam kilka kolejnych informacji odnośnie tego, dlaczego kolejny przedmiot jest całkowicie za darmo, ponieważ co ciekawe jest to nagroda od twórców gry za coś, co ostatnio działo się w grze, ale do tego przejdziemy sobie w dalszej części tego oto filmu. Ponieważ na początku zaczniemy sobie ogólnie od przedmiotu, którego gracze mogą zdobyć całkowicie za darmo, jest to nic innego jak takie oto malowanie do broni, które prezentuje się mniej więcej w ten sposób i możecie zobaczyć je teraz w tle tego oto odcinka, a samo malowanie nawiązuje oczywiście kolorystyką do walentynek. Tak więc czysto teoretycznie można stwierdzić, że jest to nagroda walentynkowa, taka jakby dodatkowa od twórców gry za ostatnie problemy, które pojawiały się w grze. No i to właśnie teraz przejdźmy sobie do tego, dlaczego gracze dostali ten oto przedmiot całkowicie za darmo do swojej szafki w Fortnite. A więc jakiś czas temu na tym kanale dałem wam znać, że twórcy gry mają bardzo wielkie problemy z serwerami, no i tak też było, ponieważ przez ostatnie kilkanaście tygodni w grze co każdy czwartek lub jakąś większą aktualizację były wyłączane serwery, ponieważ było przeciążenia. Z tego powodu twórcy gry dali wszystkim graczom rekompensatę i oczywiście chodzi tutaj o wszystkich graczy, którzy wchodzili do gry pomiędzy 27 stycznia a 3 lutym 2022 roku. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek z was nie logował się przez te 7 dni do Fortnite'a, to nie może zdobyć tej nagrody całkowicie za darmo. Jest to nagroda przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób, które w tym czasie zalogowały się chociaż raz do gry Fortnite. Sami twórcy gry na ich profilu na Twitterze dali znać, że rozumiemy, że Fortnite miał kilka awarii w ciągu ostatniego tygodnia. Podczas gdy wpadki się zdarzają, staramy się im zapobiegać. W ramach podziękowania za niedawną cierpliwość przekażemy graczom, którzy zalogowali się w dniach 27 do oczywiście 3 lutego, specjalne malowanie do broni, które mogliście zobaczyć na tym oto filmiku. Tak więc, jak sami mogliście usłyszeć, twórcy gry w ramach ostatnich problemów, które pojawiły się w grze, dali graczom specjalne malowanie do broni, no i to właśnie to jest rekompensatą od twórców gry za ostatnie problemy, które były po prostu w grze. Dodam też od razu, że w grze nadal znajduje się mega dużo problemów, no i większość z nich zostanie rozwiązanych dopiero po najbliższej wielkiej aktualizacji 19.40, a takowa aktualizacja do gry trafi już w najbliższy wtorek. Jednakże przed przejściem do dalszych informacji odnośnie darmowych nagród, rekompensat, no i całej tej reszty, to chciałbym was wszystkich poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, powróćmy sobie do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście darmowej nagrody od twórców gry za ostatnie problemy. I wracając tutaj oczywiście do nagrody, którą gracze otrzymali całkowicie za darmo, jest to tamte malowanie do broni, to pamiętajcie, że tak jak mówiłem wcześniej, jest ono tylko i wyłącznie dla osób, które zalogowały się między 27 stycznia a 3 lutym. Przy okazji, jeżeli ktokolwiek z was jest przykładowo teraz na wyjeździe i nie może zalogować się do gry, to dodam tutaj od razu, że samo malowanie do broni nigdy w życiu wam nie przepadnie i będziecie mogli odebrać je po prostu jak wrócicie i zalogujecie się na wasze konto w Fortnite. W przypadku osób, które do tej pory nie otrzymały komunikatu o tym malowaniu do broni, to pamiętajcie, że twórcy gry robią to po prostu po jakimś czasie i dopiero każda pula graczy dostaje te malowanie do broni co jakiś czas. Tak więc nie bójcie się, wasze malowanie do broni, które było całkowicie za darmo, na pewno trafi na wasze konto w Fortnite w przeciągu kilku kolejnych dni. Jestem wręcz pewny, że większość z was powinna już je mieć dawno na swojej koncie w Fortnite. Dodam też od razu, że jeżeli chcecie wiedzieć wcześniej o takich darmowych przedmiotach, które każdy gracz może zdobyć całkowicie za darmo, ponieważ czasami pojawiają się nawet takie nagrody, które są do zdobycia kilka godzin później i już kilkanaście godzin później nie da się ich zdobyć, to w opisie tego filmu dam wam kilka specjalnych linków. Wszystkie te linki będą oczywiście do profilów likerów na Twitterze, no i to właśnie tam zazwyczaj pojawiają się wszystkie informacje dotyczące Fortnite'a, no i to wy sami możecie obserwować to, co dokładnie dzieje się w świecie Fortnite'a. Przy okazji, jeżeli ktokolwiek z was chciałby jeszcze zobaczyć na tym kanale odcinki odnośnie darmowych nagród, rekompensat, no i całej tej reszty, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem, jak zawsze, napiszcie po prostu nagrody. Jeżeli serio pod tym odcinkiem pojawi się dużo komentarzy o takiej
treści, o której wspomniałem dosłownie chwilkę temu, to już niebawem na tym kanale zobaczycie takowe odcinki, no i przy okazji każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko w przeciągu około tam kilkunastu godzin od publikacji filmu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekompensaty od twórców gry za ostatnie problemy, które pojawiały się w grze Fortnite przez ostatnie kilkanaście tygodni. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tej nagrodzie i czy Wy dostaliście te darmowe malowania do broni, które twórcy gry dali graczom za darmo. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!